Przedwczoraj uchwałę budżetową przyjęli radni miasta i gminy Łask, a dziś na spotkaniu w Zespole Szkół w Wojsławicach wzięła ją na warsztat Rada Powiatu Zduńskowolskiego. Oto najważniejsze liczby z tym związane. Przewidywane na przyszły rok dochody powiatu to blisko 62,5 miliona złotych, a wydatki nieco ponad 62 miliony. W związku z czym planowana nadwyżka budżetowa to nieco ponad 390 tysięcy złotych. Podobnie jak w przypadku gminy Łask, także radni Zduńskowolskiego powiatu przyjmowali uchwałę budżetową, jakby równolegle z uchwałą o wieloletniej prognozie finansowej, która zakłada na przykład do 2025 roku całkowitą redukcję zadłużenia sięgającego obecnie 19 241 000 zł. A oto co mówił starosta o zawartych w projekcie najważniejszych zadaniach do realizacji w przyszłym roku. Udało nam się uzyskać w trzech zadaniach dofinansowanie. Przypomnę, na ulicę Każnicką i będziemy ruszać od wiosny na termomodernizację pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zduńskiej Woli i na termomodernizację zespołu szkół elektronicznych. To będą duże zadania, są to duże kompleksy. Również chcemy realizować na terenie gminy Szadek modernizację drogi Szadek-Grabowiny-Prusinowice. Wbrew oczekiwaniom zarówno nad WPF, jak i nad samym budżetem dyskusji nie było. Opozycja, czyli dziś trzech radnych PiS przy budżecie, wstrzymała się od głosu. Kto się wstrzymał? W związku z tym, że jeden z naszych wniosków o zwiększenie pieniędzy dla biblioteki przeszedł, uznaliśmy to jako gest dobrej woli starosty i zarządu w kierunku opozycji i dlatego się wstrzymaliśmy tylko. Chodzi o to, że zamiast 60 tysięcy zarząd zgodził się przeznaczyć 100 tysięcy złotych na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Radni PiS z satysfakcją przyjęli również niedawne inwestycje powiatu na terenie miasta Zduńska Wola, a także zapowiedź kolejnych, co jak twierdzi Dariusz Kubiak, bardzo leżało im na sercu. Proporcjonalnie wielkość inwestycji, które są prowadzone w powiecie zduńskowolskim, omijają w dużej mierze Zduńską Wolę. Choć są symptomy, że ten budżet o tyle jest troszkę lepszy, że przez wiele lat wnioskowana ulica Karsznicka w końcu dojdzie do skutku, więc to rodzi nadzieję i dlatego, że tak powiem, uznaliśmy, że to jest dobry krok starosty i zarządu i dlatego daliśmy szansę na realizację tego budżetu, nie będąc przeciwko niemu. W trakcie ostatniej w tym roku sesji powiatu zduńskowolskiego miało miejsce kilka uroczystych okolicznościowych akcentów. Wyróżniono Iwonę Witczak z Przatowa Górnego, która dotarła do finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wiejskich Gospodarstwach Domowych. Zespół szkół w Wojsławicach doceniono pamiątkowym pucharem wręczonym dyrektorowi Stasiakowi za zajęcie 5. miejsca w województwie w gronie szkół ponadgimnazjalnych najlepiej promujących sport. Rada przekazała także medal zasługi dla byłego dyrektora tej szkoły Wiesława Subocińskiego. Z kolei były przewodniczący Rady Powiatu Janusz Kochelski przekazał na ręce obecnego przewodniczącego Krzysztofa Nowaka płytę, pamiątkę za zasługi przy budowie traktatu Północ-Południe. A na koniec sesji Dom Dziecka w Wojsławicach dostał od powiatu pod choinkę, kino domowe i 2 kosze słodyczy. Pragniemy to przekazać na Panie ręce z najlepszymi życzeniami.